Witam Was na kanale TJ Guns. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać właściwie różnicę, jaka występuje w odrzucie broni, jaka ważna jest masa przy odrzucie broni. Będziemy strzelać dzisiaj tym samym nabojem. To są moje własne reloady, czyli tutaj są pociski ołowiane 147 grainów, bardzo ciężkie i w kalibrze 38 Special. Ten rewolwer jest 357 Magnum, ale również może strzelać nabojami 38 Special. A drugi, jaki użyjemy, jest bardzo lekki, do concealed carry. Rewolwer Ruger LCR, po polsku by tak było. No to jest taki naprawdę typowy, plastikowo-tytanowo-aluminiowo-stalowy rewolwer, bardzo leciutki. No ten jest dosyć ciężki, taki kilogram spokojnie ma. Więc Wam pokażę, jak właściwie odrzut wygląda w rewolwerze takim ciężkim i takim lekkim, dokładnie tymi samymi nabojami. Strzelę kilka razy. Z napiętego kurka. Ten dym taki leci straszny, dlatego że po prostu ołów jest użyty. I z samonapinania. Jak widzicie, właściwie no, odrzut takiej broni nie jest praktycznie żadnym problemem. Naprawdę. Porównywalny może do słabych nabojów 9 mm Parabellum z ciężkiego pistoletu, na przykład z Beretty. Jest naprawdę super przyjemny. Te naboje troszeczkę są takie plus P, ok? Zaś ten rewolwer, jak już wcześniej mówiłem, jest 38 Special, plus P też może znieść naboje. Są dokładnie te same pociski. Nie będę zamykał cylindra, proszę zobaczyć, te pociski nie wystają za dużo. No są praktycznie prawie do końca cylindra, ale spoko. Ten rewolwer jest oczywiście tylko z same napinania. Mimo tego tutaj takiego miękkiego miejsca, które pomaga w kontrolowaniu i zniesieniu tego odrzutu, odrzut jest naprawdę, naprawdę nieprzyjemny. Jeżeli ktokolwiek z Was strzelał z pistoletu P64, to jest właśnie bardzo podobny odrzut, tylko że troszeczkę gorszy. Można kontrolować ten rewolwer w bardzo bliskim dystansie oczywiście, ale powyżej, nie wiem, tych 7 przysłowiowych metrów, czy tam 15 maksymalnie, już po prostu to jest, no moim zdaniem, bez sensu oczywiście. No i odrzut jest taki dosyć kąśliwy w nim. Mimo tej fajnej takiej okładziny, która kompensuje bardzo nam to. To taki krótka demonstracja, jaka jest różnica i jak ważna jest waga w rewolwerze przy tych samych, w każdej broni, przy tych samych nabojach. Dziękuję.